Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl. Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Kilkadziesiąt lat temu powstał taki dowcip o dobroci towarzysza Stalina, jak to radziecka kinokronika pokazuje towarzysza Stalina na dworcu. Do towarzysza Stalina podchodzi dziecko i mówi: wujku, daj cukierka. Towarzysz Stalin mówi: spier i tak dalej. I pojawia się napis na ekranie: a mógł zabić. To był taki film propagandowy o tym, jak dobry jest towarzysz Stalin, bo dziecko tylko wysłał na drzewo, a mógł je zabić. To mi się przypomina, kiedy słyszę entuzjastyczne zapewnienia ze strony polityków PiS-u o tym, jaki to rząd jest dobry i wspaniały, bo pozwolił Polakom w lesie zbierać chrust, żeby mogli ogrzewać, żeby mieli czym ogrzewać swoje mieszkania, swoje domy. No, łaskawie, prawda? Jeszcze do niedawna, kto zbierałby chrust w lesie, to ryzykował jakąś tam grzywnę. No, teraz grzywny nie ryzykuje, bo rząd łaskawie się zgodził. Więc można się spodziewać w miesiącach letnich wycieczek milionów emerytów po lasach, a nie tylko zresztą emerytów, młodych ludzi pewnie też, którzy będą zbierać chrust, no, co oczywiście spowoduje ograniczenie ilości chrustu. Więc pewnie jak to w takiej sytuacji trzeba będzie powołać jakieś centralne biuro pilnowania chrustu, jakąś agencję bezpieczeństwa leśnego, centralne biuro ujawniania szkodników chrustowych, powstanie jakaś mafia chrustowa. O, to na pewno, proszę Państwa, już widzę te prokuratorskie komunikaty o tym, jak to bohaterskie służby nasze pod nadzorem jeszcze bardziej niezawisłej prokuratury rozbiły w puch mafię chrustową, która zajmowała się zbieraniem chrustu i sprzedażą, prawda? No, bo przecież jasną jest rzeczą, że ci, którzy będą potrzebować chrust, a nie będą mieli czasu sami go zbierać, będą go kupować. A jak będą go kupować, to będą, inni będą sprzedawać, więc oczywiście będzie się to odbywało w trybie gotówkowym, nie będzie kas fiskalnych i tak dalej. Ruszy przeciwko tym chruściarzom biednym cały aparat opresji skarbowej. Zgodnie i cały po aparacie opresji skarbowej pewnie służby specjalne, pewnie prokuratura, pewnie się biurokracja powiększy. Zgodnie z nieśmiertelnym powiedzeniem Stefana Kisielewskiego, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Ten chrust, ja mówię to tak z ironią, a to jest taki śmiech przez łzy, to ma być lekarstwo na braki gazu. To znaczy wskutek genialnej polityki kolejnych rządów, żeśmy sobie najpierw zafundowali sytuację bez alternatywnych dostaw gazu do Polski, czyli kupowaliśmy gaz z Rosji. Potem jak nam kazano przyłączyć się do sankcji, to się przyłączyliśmy, więc straciliśmy dostęp do gazu. Jeszcze w międzyczasie pod wpływem lobby rosyjskiego żeśmy zatorpedowali badania nad gazem łupkowym w Polsce. A z tymi krajami, które mogłyby nam dostarczać gaz z tak zwanych źródeł alternatywnych, czyli nierosyjskich, typu Norwegia, właśnie psujemy sobie relacje, żeby mieć już w ogóle, nie mieć dostępu do gazu. No i mamy teraz czerwiec, więc jest ciepło, ale przecież pod koniec września temperatura zacznie spadać, zaczną się potem mrozy, będzie zima, trzeba będzie czymś domostwa ogrzewać i oczywiście receptą na to ma być ten chrust. Państwo sobie wyobrażacie? Państwo sobie zdajecie sprawę, gdzie my się znajdujemy? W jakiej rzeczywistości my żyjemy? To znaczy, miliony Polaków mają chodzić do lasu, zbierać chrust, dlatego że władza łaskawie im na to pozwoliła, bo jak nie pójdą i nie nazbierają, to mogą marznąć przez całą zimę. To jest coś jak potworne upodlenie tego narodu. Potworne upodlenie tych ludzi, tych, którzy najpierw dali się skorumpować za 500+, zagłosowali na tych łajdaków, złodziei, oszustów, zbrodniarzy,
A teraz dziwią się, że będą zbierać chrust. Tak, no właśnie tak. Takie są skutki, jak się głosuje na socjalistów Gupoli, Leni i Łajdaków. Takie są właśnie skutki. To, co mnie najbardziej szokuje w tej sprawie z tym zbieraniem chrustów, to nawet nie jest sam chrust. To nawet nie jest to, że brakuje gazu. Bo gazu może brakować, przecież można go zastąpić jakimiś innymi źródłami, można ten gaz kupić, można go importować, no można cokolwiek zrobić, żeby ten problem rozwiązać. To jest problem z natury tych, które są rozwiązywalne przy odpowiednim aparacie intelektualnym zwanym rozumem, determinacji, woli, etc. To nie jest problem, którego nie można rozwiązać. Mnie tu szokuje najbardziej co innego. Jak potwornie nisko upadł ten naród pod rządami tych łajdaków, że on się zmienia w stado ludzi klaszczących za zgodę na zbieranie chrustu. Proszę Państwa, kilkaset lat temu Mikołaj Radziwiłł, sierotka, opisywał, jak to delegacja polska od króla, już nie pamiętam którego, chyba Stefana Batorego, pojechała z Krakowa do Rzymu, do papieża i cały lud rzymski wcześniej gromadził się na ulicach, patrząc na trasę przejazdu tego polskiego orszaku, bo lud rzymski liczył na to, że jeden z posłów zgubi złotą podkowę, bo konie polskich posłów były podkuwane złotymi podkowami wtedy. Tak bogaci byli polscy panowie i kto z mieszkańców Rzymu znalazłby taką złotą podkowę i ją sprzedał, no to mógłby potem zapewnić dzięki tej sprzedaży tej podkowy swojej rodzinie dobrobyt na wiele dziesięcioleci. Tak majętni byli ci posłowie, którzy przyjeżdżali od króla polskiego do papieża. Dzisiaj, kilkaset lat później, my, potomkowie tych wspaniałych zwycięzców spod Grunwaldu, spod Chocimia, spod Wiednia, cieszymy się jak tłuszcz, jak zgraja niewolników, tylko za to, że rząd łaskawie pozwolił nam zbierać chrust, żebyśmy mieli czym ogrzewać swoje domy, kiedy zabrakło nam gazu wskutek durnej polityki tego rządu. Naprawdę, czy można upaść niżej? Zostawiam Państwa z tym pytaniem. Do zobaczenia. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl.